chemistry, give me what's on your mind. Telling me everything, but it ain't happening. Wish I could read your vibe. Making movements. Now I don't think you're looking for it. Yeah, 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 yeah. Ready for you waiting here. Can we get out of here? Wanna get you alone. Za chwilę pierwszy gwizdek drugiego meczu fazy grupowej. Zawodniczki są już na pewno gotowe do gry. Jeśli któraś z drużyn nie wyszła dobrze z bloku w pierwszym spotkaniu, to teraz jest dobry moment, żeby pokazać się z lepszej strony. Dzisiaj reprezentantki Anglii zmierzą się z Australijkami. Zapraszamy do wspólnego śledzenia przebiegu tego meczu kobiecych reprezentacji narodowych. W kobiecej piłce układ sił jest nieco inny niż w męskiej, a same mecze ogląda się inaczej, może nawet przyjemniej, bo gra jest bardziej techniczna i mniej jest brutalnych wejść. Teraz usłyszymy hymny Anglii i Australii. Popatrzmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj reprezentantki Anglii. Zespół Australijek potocznie nazywany jest Matildas. Kibice często stosują tę nazwę w swoich przyśpiewkach. A wzięła się od popularnej w Australii piosenki pod tytułem Waltzing Matildas. Australijczycy uwielbiają nadawać swoim reprezentacjom ciekawe nazwy i Matildas nie są tu wyjątkiem. Popatrzmy teraz na skład drużyny Australijek. Enjoy the game. Nowy stadion Wembley zbudowano, by zastąpić stary obiekt o tej samej nazwie. Decyzja o wyburzeniu starego stadionu narodowego i jego dwóch charakterystycznych wież wzbudziła wiele kontrowersji. No tak, zrównano z ziemią kawał historii. Zresztą reprezentacja Polski też miała na nim kilka wspaniałych chwil. Nowe Wembley musi jeszcze wypracować sobie osobowość. Tony Duggan, para Williams. Akcja skrzydłem. No, udało się przejąć. Gori. Holloway. Odrzutu z autu piłkarki z Anglii. Christiansen. Jordan Nobbs. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Tony Duggan. Christiansen. Van Egmond. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Patrzy, czy ktoś nie jest lepiej ustawiony. Mamy dośrodkowanie. Ma tam kto strzelić. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Ależ petarda! Zatrzymany atak. Para Williams. Christiansen. Tony Duggan. Para Williams. No, będzie gol! Ofiarna interwencja. Strzał został zablokowany. Naciska na nią rywalka. Piłka idealnie za plecy obrońców.
Niesamowicie groźnie! Wow, niesamowita obrona! Znakomite zachowanie, świetna ocena sytuacji. Brawo za tę interwencję! Bramkarka dobrze widziała nadlatującą piłkę. Nie ma bramki po tym strzale z dystansu. Tym uderzeniem z dystansu nie zdołała zaskoczyć bramkarki, ale ta nie popełniła błędu. Popatrzmy na powtórkę. Świetny strzał z dystansu, ale jeszcze lepsza obrona. Bramkarka broni ten strzał z dystansu. No, przy takiej odległości miała dużo czasu na reakcję. Olwey. Ładnie! Dobra decyzja, trochę gorsze wykonanie. Ale brawa za to uderzenie. To mogło zaskoczyć. Naprawdę niewiele brakowało. Kaja Simon. Wygrany ten pojedynek. Szansa na objęcie prowadzenia. Dobra obrona. Piłka pada łupem bramkarki. Co za uderzenie! Ależ popis bramkarskich umiejętności. Fantastycznie. Już od jakiegoś czasu przeważają. Teraz nadarza się okazja. Kibice czują, że pachnie bramką. Ten strzał z dystansu nie przyniesie gola. Dobrze interweniowała bramkarka. Tym uderzeniem z dystansu nie zdołała zaskoczyć bramkarki, ale ta nie popełniła błędu. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Nie ma gola! Piłka trafia w słupek i wraca na boisko. Szkoda, że ten strzał tak minimalnie niecelny. Byłoby prowadzenie i sytuacja znacznie bardziej komfortowa. I piłka wybita do przodu. Alex Greenwood. Para Williams. Christiansen. Nieporozumienie i strata piłki. Sędzia stosuje przywilej korzyści. Ciekawe, czy istotnie wyniknie z tego korzyść dla nich. Jest przejęcie i mają szansę. Gori. Przejęcie piłki przez rywalki. Podanie po skrzydle. Arbiter przyznaje rzut wolny reprezentantkom Anglii. Sędzia wraca do tego wcześniejszego faulu i pokazuje zawodniczce żółtą kartkę. Jak widać, pomimo zastosowania przywileju korzyści, nie zapomniał o przewinieniu. Piłka wybita z pola karnego. Może teraz wykorzystać, może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Strzał zablokowany przez rywalkę. Australijki wznowią grę z rzutu rożnego. Dogranie piłki z rzutu rożnego. Świetnie przewidziała. Koniec pierwszej części spotkania. Remis bezbramkowy. Do przerwy mamy wynik remisowy, choć jedna z drużyn miała więcej z gry. Owszem, ale nie liczy się liczba oddanych strzałów, a zdobyte bramki. Muszą popracować na... Przed nami druga połowa drugiego meczu grupowego. Po tej kolejce sytuacja w grupie zacznie się powoli klarować. Trzeba więc szukać jak najlepszego wyniku, żeby to rywalki musiały potem kombinować, skąd tu wziąć brakujące punkty. Prostopadle za linię obrony.
Koniec ataku. Trzeba zaczynać od nowa. Udanie broni, piłka cały czas w grze. Tony Duggan. Rozciągnięcie gry. Atak skrzydłem. Mamy dośrodkowanie. Ma tam kto strzelić. Miało być ładne dośrodkowanie, ale nie wyszło. Kaja Simon. No, uderzenie z bardzo daleka. To nie mogło się udać. Dobra obrona. Para Williams. Alex Greenwood. Gori. Stefani Katli. Ma miejsce, by dośrodkować. Może uderzać na bramkę. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Para Williams. Alex Greenwood. Para Williams. Alex Greenwood. Christiansen. No, udało się przejąć. Van Egmond. Może teraz ruszyć skrzydłem. Centra w pole karne, przepychanki. Dośrodkowanie ładne, ale co z tego, skoro niedokładne. Strzał z daleka, ale nie mógł jej zaskoczyć. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Jordan Nobbs. Christiansen. Para Williams. Ponownie celnie podaje. Fatalne podanie, no i strata. Pozostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy, plus to, co doda arbiter. Ładnie grają, taka klepka w języku piłkarskim. Ma do kogo podać. Nieprawdopodobne! Tak, będzie rożny dla zawodniczek z Australii. Popatrzmy na powtórkę. Świetny strzał z dystansu, ale jeszcze lepsza obrona. Bramkarka broni ten strzał z dystansu. No, przy takiej odległości miała dużo czasu na reakcję. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. I piłka wybita głową poza boczną linię boiska. Gori. Ładnie teraz ją ograła. Wciąż ma piłkę przy nodze. Ależ petarda! Tony Duggan. Zostało tylko 7 minut plus to, co doliczy sędzia. Jordan Nobbs. Lucy Bronze. Van Egmond. Kaja Simon. No, zastanawia się... Coś niesamowitego! Niewiele brakowało, ale jednak słupek. Piłka z powrotem w grze. Gori! Ach, szkoda tej okazji. Nieźle zapowiada się ta akcja i... Niesamowicie groźnie! Nie ma! Z tego mogła paść bramka. Strzał minimalnie niecelny, ale gdyby to szło w światło bramki, to kto wie? Trzeba w tej końcówce próbować, atakować, przycisnąć. Może jednak wcale nie musi się tu skończyć bezbramkowym remisem.
Jest przejęcie i mają szansę. Spotkanie dobiegło końca. Zakończyło się remisem. Gdyby o wyniku decydowała statystyka strzałów, zwycięzca dzisiaj mógłby być tylko jeden. Okazję trzeba jeszcze zamienić na gole. Zabrakło im wykończenia, zimnej krwi pod bramką rywalek. Ale na tym właśnie polega piękno piłki. Premiuje się skuteczność, a nie częstotliwość oddawania strzałów.